Cześć, miło, miło Was powitać jeszcze raz na, na prezentacji. Prezentacja API na sterydach. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis, jestem programistą, freelancerem, a aktualnie podcasterem. Od wielu lat głównie związany jestem z ekosystemem dotnetowym, aczkolwiek mam różne wycieczki, takie w inne języki programowania. Nazywam siebie takim gościem trochę od wszystkiego. Nie mam jakiejś mocnej specjalizacji, Gram na Greenfieldzie i bawię się też w Brownfieldzie, gdzie tam trzeba czasem coś odkopać. Aktualnie w takim niemieckim startupie pomagam tworzyć różne produkty. O czym dzisiaj? Dzisiaj będzie o API, ale jak spojrzymy na API, to tam jest tyle zagadnień, tyle dobrych praktyk, które trzeba uwzględnić, projektując takie API, że to nie sposób, bo wszystko powiedzieć dzisiaj. Więc ja wybrałem trzy bardzo proste zagadnienia. Ale takie zagadnienia, które podniosą funkcjonalność waszego API i dodatkowo jeszcze pozwolą zaoszczędzić zasoby. A wiadomo, oszczędzanie zasobów to jest gdzieś tam oszczędzanie kosztów. Więc dzisiaj będzie o stronicowaniu, sortowaniu i data shape, czyli takim okrawaniu danych, tak, żeby klient, który gada z naszym API, mógł sobie wybrać, co chce otrzymać z powrotem. I teraz u części z Was mogła zapalić się taka lampka, okej, okay, ale. Słuchaj, jest coś gotowego do tego i może niektórzy pomyśleli o czymś takim jak GraphQL. No, z GraphQL mam taką historię, że słyszałem o nim kilka lat temu na konferencjach. Nie miałem okazji używać go nigdzie produkcyjnie, więc po prostu nie znam się i nie będę tutaj teoretyzować, co można by było przy pomocy GraphQLa zrobić. My dzisiaj zejdziemy na poziom dotnetowy. Bardzo prosto, nie będzie prawie żadnych zewnętrznych zależności. Do jakichś bibliotek. Czyli tradycyjne podejście. Kilka uwag na początek. Kontekst biznesowy, domena e-commerce, taka, w której się odnajdziecie, czyli tradycyjnie zamówienia, faktury, klienci, będę pokazywał pseudokod, taki pokazujący trochę ideę, tak, żeby, żeby było to wszystko zrozumiałe. Więc nie krzyczcie, jeśli nie ma cienkich kontrolerów, nie ma CQRS-a, Gdzieś walidacja odbywa się też w metodzie GET w kontrolerze, a z bazą danych będziemy gadać przy pomocy Entity Framework'a. Będzie sporo linku, ale bardzo podstawowego takiego linku, więc jeśli ktoś ogarnia pracę z kolekcjami, to spokojnie się tutaj dzisiaj odnajdzie. Ale na początek trzeba sobie wyjaśnić jedną podstawową zasadę działania, gdzie następuje materializacja danych. Jeśli rozmawiamy z bazą danych i spojrzymy na taki klasyczny układ gdzie jest nasza aplikacja która sięga do tej bazy danych po jakiś NK rekordów i bierze je wszystkie do pamięci następnie zaczyna jakąś obróbkę typu filtrowanie może właśnie to stronicowanie czy sortowanie no to pytanie czy to jest dobre podejście czy nam się opłaca rzeczywiście wszystko przewalać do pamięci i tam przy pomocy linku obrabiać te dane no, ja bym mógł powiedzieć, że to zależy. Nie jest to ani złe, ani dobre podejście, ale to zależy od kilku czynników. Pierwszy z nich jest wielkość danych. Czy my możemy to wszystko wpakować do tej pamięci naszej aplikacji, tego procesu, i nas to nic nie kosztuje? Z jednej strony dane są dzięki temu bliżej. Mamy już je w pamięci procesu. Baza danych gdzieś tam jest daleko, więc trochę może zyskaliśmy. No, ale co jeśli aktualnie mamy 100 rekordów, za chwilę będzie 1000, 10 100 000, 100 tysięcy? Jeśli nie jesteśmy w stanie oszacować wielkości danych i przyrostu, no to tu możemy wpaść w pułapkę. Kolejny aspekt to, to zmienność, czy te dane, które, z którymi pracujemy, to są może jakieś statyczne słowniki, które nie ulegają zmianie. No dobra, to wpakujmy je przy starcie aplikacji do pamięci i tam będziemy sobie sortować, obrabiać, coś z tym robić. No ale jak tego nie wiemy, yy, są jakieś procesy na tych danych, jakieś aktualizacje, przesunięcia, usunięcia, no to. Nie wiemy, czy do końca nasze podejście się sprawdzi. No i trzecia rzecz, takie procesowanie czyste z danymi. Czy rzeczywiście nasza apka i to, co my tam będziemy pisać, jest tak samo dobre jak to, co daje nam baza danych, która jest po prostu stworzona do tego, żeby dane przetrzymywać, przeszukiwać, jakkolwiek jeszcze sobie je tam trochę obrabiać. No i powiem Wam, że w większości przypadków rzeczywiście decydujemy się na takie podejście, że. Przerzucamy ciężar tych operacji stronicowania, filtrowania i takiego data shapingu na bazę danych. Co musi się zadziać, aby żądanie do api, właśnie z tymi naszymi opcjami stronicowania, sortowania tego shapingu, zadziałało? Spójrzmy na prosty request, proste żądanie. Tutaj widzimy, że jest kilka parametrów. Pierwszy określa, Właśnie numer strony, to odpowiada za stronicowanie. Następnie mamy kształtowanie, które mówi, jakie pola chcemy wybrać z danej encji i coś, co nam mówi jeszcze o sortowaniu, i to wysyłamy do naszego api. Co się dzieje w aplikacji? No, my musimy takie żądanie przyjąć. Następnie pobrać te parametry, przeprowadzić jakąś walidację. Może trzeba podstawić domyślne wartości, bo może jakiś parametr nie przyszedł, może jest wadliwy. Trzeba może odbić to jakimś bad requestem, powiedzieć klientowi, ej słuchaj, coś tym i tu wysłał, to w ogóle nie ma szansy zadziałać. Następnie, kiedy już przejdziemy ten wstępny proces, trzeba te parametry z tymi wartościami zamienić na wyrażenie, jakiś expression, które będzie zrozumiałe dla naszego ORM-a i dobrze to tam wszystko podstawić, tak, żeby ORM mógł po prostu wyprodukować dobre zapytanie do bazy danych. Przy czym ORM może być opcjonalny, bo jeśli nie korzystamy na przez Entity Frameworka, tylko decydujemy się na czyste takie pisanie zapytań SQL-owych, no to pomijamy ten etap i naszym zadaniem jest tak przekonwertować to, to co przyszło w requestie na dobre po prostu zapytanie SQL-owe. No dobra, pierwsza funkcjonalność to stronicowanie. Stronicowanie w mojej opinii jest proste w implementacji. To zaraz pokażę. Przydatne przy dużych zbiorach danych, i przede wszystkim ma fajną zaletę, bo stronicowanie ogranicza wyniki z bazy danych, a tym samym odpowiedź z JSON, w JSONie, którą wypuszczamy do naszego klienta API. Bo jeśli my pobierzemy mniejszą porcję danych z bazy, no to też wiadomo, że ten response, ta odpowiedź pójdzie mniejsza do klienta, więc to jest taka win-win sytuacja. Co ważne, przy stronicowaniu, zawsze miejcie z tyłu z głowy coś takiego, że. Sortowanie jest bardzo ważne przy stronicowaniu. Tak, żeby te wyniki były deterministyczne, żebyśmy my przechodząc po kolejnych stronach naszego zestawu danych nie utracili tej kolejności sortowania. Dobra, spójrzmy na kod. Proste zapytanie get, które przyjmuje parametr page. Page z domyślną wartością 0, więc nawet gdy wcześniej nie miałeś takiego parametru i dodasz go, to to, to nie jest jakiś duży breaking change. Najwyżej klient dostaje... Zacznie dostawać mniejszą zwrotkę, mniejszą porcję danych. Ustawiam domyślny limit, że zwracam 20 rekordów. Następnym krokiem moim takim zadaniem jest obliczenie offsetu i klasyczne linku robię operacje skip i take. I jak to można zwizualizować, jak to zadziała? Mam stronę zerową, pobieram pierwszych 20 rekordów. Następnie klient wysyła parametr page równy 1, Idę dalej, idę dalej i tak w kółko, w kółko, w kółko. Można się cofać, można iść do przodu. I to jest pierwsze podejście. Jeden prosty parametr, page, który zamieniamy po naszej stronie na limit i offset. Dobrze. Czy możemy coś tu jeszcze zmienić? Możemy. Możemy udoskonalić nasze API i powiedzieć, że ok, strona to też fajnie, ale masz pewną elastyczność. Przekaż nam offset i powiedz, ile chcesz maksymalnie. Rekordów, czyli mamy dwa parametry. Na nie na razie zwracamy uwagę. Nasza metoda i nagłówek niewiele tu się zmienia, po prostu mamy offset i limit. Dodajemy jakąś walidację, bo warto dodać walidację. Dlaczego? Bo gdybyśmy nie walidowali na przykład tego limitu, to ktoś by mógł powiedzieć: Hej, to daj mi po prostu tysiąc rekordów, offset zerowy, dawaj wszystko, co masz w bazie danych. No nam na tym nie zależy, no bo my chcemy ograniczać zużycia zasobów, a nie, że ktoś nam wparuje do bazy danych i powie, dawaj wszystko, co masz, po prostu limit równa się 1000. Więc walidację warto przeprowadzać, może niekoniecznie tu w kontrolerze, tylko zrobić sobie może jakiś value object, gdzieś to tam odsunąć, żeby kontroler był cienki, i następnie skip take. Nic tu się nie zmieniło w porównaniu do poprzedniego przykładu. Podsumowując troszkę ten pierwszy etap, stronicowanie jest stosunkowo proste w implementacji. Działa niezależnie od parametrów sortowania, ale to sortowanie musi być ale uwaga, im możliwe są problemy wydajnościowe przy dużych zbiorach danych. Z czego to wynika? Offset jest instrukcją pomijającą rekordy, więc serwer baza danych, jeśli ma na przykład 100 tysięcy rekordów i wy mówicie, ej, przesuń się o 90 tysięcy rekordów i daj mi kolejnych 20, to tak naprawdę musi przeskanować tą tabelę i pójść tam gdzieś daleko, w głąb w głąb i żeby wybrać dla was te 20 rekordów. Więc im dalej w las, tym widoczniejszy staje się taki spadek wydajności. Czyli klikam na pierwszą stronę, drugą, trzecią, wszystko jest ok, ale jeśli mówię 15, 16, 20, jest zauważany spadek wydajności. Jest jeszcze jeden duży problem z tym podejściem offsetowym: to jest dryfowanie stron, czyli tak zwany page drifting. I zaraz opowiem, co to jest to dryfowanie stron. Więc dryfowanie stron. Polega na tym, że klient wysyłając zapytanie do naszego API mówi: Daj mi stronę zerową i posortuj mi rekordy według ID malejąco. W tym czasie no, mamy system transakcyjny, doszły na jakieś nowe dane. Klient wysyła ponowne żądanie, ale mówi: Hej, teraz ze strony pierwszą. I co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że na jego stronie pierwszej znajdują się rekordy ze strony tej zerowej. Bo nastąpiło przesunięcie, dodaliśmy trochę danych, i to jest właśnie ten, to dryfowanie stron. Ja myślę, że to często mogliście spotkać na na przykład aukcjach, na serwisach ogłoszeniowych czy innych serwisach, kiedy idziecie na stronę pierwszą i nagle widzicie, że na tej stronie pierwszej u góry są pierwsze dwa, trzy artykuły czy aukcje, które przed chwilą jeszcze były na stronie zerowej, bo coś po prostu je przepchnęło i wrzuciło na kolejną stronę. Czy możemy coś z tym zrobić? Możemy, możemy wprowadzić coś takiego, jak z użyciem klucza stronicowania. I to polega na tym, że wprowadzamy zdefiniowany jakiś klucz, który służy nam do filtrowania wyników na następnej stronie, a wartość tego klucza wyznaczamy na podstawie najmniejszej wartości z aktualnej strony. Jak to wygląda? Jeśli mam taki set, prosty set, jest kolumna ID. I jakiś znacznik czasu, coś o created, o której zostało wprowadzony na przykład rekord albo jakiś dokument. I wykonujemy pierwsze zapytanie, które mówi tylko o limicie. Zwróćmy pierwszych 10 rekordów, posortowanych według daty malejąco. Następnie wyznaczamy tą najmniejszą wartość i używamy jej w kolejnym zapytaniu do odfiltrowania tej. Do przesunięcia się po kolejnej stronie. Jest klucz, po prostu kolumna Created. Jak to wygląda w kodzie? W kodzie wygląda to tak, że, no tutaj jest taki przykład, że mamy sztywno zdefiniowane pole, tak? że jest Created after i nie ma pewnej takiej tutaj elastyczności, po prostu to jest jedno pole. Równie dobrze mogłoby być to ID albo coś, co sobie wymyślicie. Zmieniło nam się podejście, bo zobaczcie, nie ma operacji Skip, nie ma tego offsetu. Jest warunek WHERE, który mówi nam: hej, znajdź taki zestaw rekordów i daj mi po prostu kolejne, kolejny set. Wyznaczamy wartość, przesuwamy się na kolejną stronę. Można by to troszkę rozbudować i pokusić się o coś takiego, jak taki y, filtr w postaci ciągu znaków i próbować go zamieniać na jakieś wyrażenie, na jakiś expression, które przekazywamy do klauzuli WHERE ale tutaj wpadamy w coś takiego, że musimy troszkę może znać refleksji, trochę tego, jak właśnie działają wyrażenia w dotnecie, jak je dynamicznie w runtime budować. To podejście z tym iset pagination przede wszystkim rozwiązuje problem dryfowania stron i poprawia nam ten problem wydajnościowy, bo nie mamy offsetu, a dzięki temu, że nie mamy offsetu, a przełączyliśmy się na Warunek where w bazie danych, to co nam daje to? Mamy możliwą optymalizację poprzez indeksy bazodanowe. Więc jeśli ktoś jest za Pan Brat z bazą danych albo ma admina obok siebie, można dostrajać sobie tutaj te zapytania na poziomie bazy danych. Ale coś jeszcze musi być przecież nie tak z takim podejściem. Więc, no, nie tak, związujemy filtrowanie i sortowanie, które, no, po prostu dodatkowo my musimy zapewnić. Zwiększamy trochę skomplikowanie użycia naszego API, bo nagle pojawił się nam jakiś tam warunek where, ale można by powiedzieć, że to jest problem klienta. Mamy jakąś dokumentację, może jest kawałek swaggera, jakoś sobie z tym poradzi. Ale to podejście z użyciem klucza nie działa w przypadku pól o niskiej liczności, na przykład enumy. Kiedy to w tabeli na przykład na tysiąc, dziesięć tysięcy rekordów mamy na przykład w jakiejś kolumnie tylko trzy unikalne wartości. I czy możemy coś z tym jeszcze wtedy zrobić? Czy możemy przyłączyć się na inny typ stronicowania? Tak, możemy użyć czegoś takiego jak yy, stronicowanie z użyciem przeszukania, czyli seek pagination. Na czym to polega? Polega to na tym, że wskazujemy marker, taki identyfikator naszego yy rekordu i dzięki niemu jesteśmy w stanie wejść na konkretny rekord w bazie i powiedzieć, ej, od tego miejsca daj mi 20 rekordów. Następnie jak chcę kolejną stronę, znowu wyznaczam sobie jakiś identyfikator, hej, teraz od tego miejsca daj mi kolejne 20 rekordów. To zobaczyć, widzicie, że to trochę się. Yy, jest podobne do tego keaseta, jakbyśmy użyli kolumny ID, ale jeśli nie użyjemy tej kolumny, to będziemy mieli mały problem. Zaraz o tym problemie opowiem. Ale kawałek kodziku. Bardzo prostego. Mamy parametr After ID. Także dalej jest jakiś integer. I używam go do znalezienia wszystkich zamówień, które mają ten ID większy niż jakaś tam wartość. Sortuję i biorę kolejnych tam 10-20 rekordów według parametru limit. To tłumaczy się na takie zapytanie SQLowe, Zobacz bardzo, ale to bardzo proste. Wykorzystujemy tak naprawdę dobrodziejstwa bazy danych. Ok. Spójrzmy teraz na przykład, kiedy nie mamy takiej unikalnej kolumny. Nie jest to ID, nie jest to może jakiś unikalny znacznik czasu, chociaż tutaj to różnie bywa z tymi znacznikami czasu. Wybrałem kolumnę Total. I ja chciałbym teraz sobie zwrócić faktury posortowane według. Tej kwoty faktury malejąco. I tu widać wprost, że te wartości nie są unikalne. Więc jeśli ja bym powiedział, że moje jakieś After ID to jest kwota 1386, no to zawsze bym trafiał po prostu tutaj w ten pierwszy rekord. Co możemy zrobić? Może część z Was kojarzy coś takiego jak zapytania CTE, CTE i funkcje takie Window Function w SQL. Więc zadaniem takiego CTE z funk funkcją. Row Number będzie dodanie takiej wyliczonej kolumny, która nam utworzy właśnie takiego swego rodzaju marker, który posłuży nam właśnie potem do przesuwania się po kolejnych stronach, bo my tu mamy unikalne wartości. Pomimo, że ja sortuję sobie po kolumnie total i to rozwiązuje nam problem. Jeszcze do niedawna tego nie mieliśmy. No, zależy jak powiedzieć, kiedy było niedawno. Prawdopodobnie dla większości osób to już jest bardzo znany mechanizm, ale kiedyś tego nie mieliśmy w SQL-u. Jak to wygląda w kodzie? Ja użyłem tutaj procedury składowanej, bo CTE w Entity Frameworku to jest rzecz raczej niemożliwa, więc lepiej takie coś upakować sobie do procedury i ją tutaj tylko wywoływać. Ale widzicie, że to jest dalej bardzo, ale to bardzo proste podejście w naszej metodzie. I powiem wam jeszcze ciekawostkę, którą zauważyłem kilka dni temu. David z Basecampa, co jest twórca Ruby on Railsa, wrzucił taki artykuł, jak oni podeszli do stronicowania w swoim produkcie. Hej, to jest klient poczty. I użyli czegoś takiego jak geared pagination. I to polega na tym, że ono jest trochę związane z tym, jak działa skrzynia biegów i przełożenia w skrzyni biegów. I mają ustawione na przykład takie, przełożenia 2, 6, 9, co oznacza, że na pierwszej stronie pobierają dwa rekordy, potem jak klient chce więcej, to jeszcze jest potem 6 dorzucanych i 9. I to wynika trochę z kontekstu. Czyli my nie zawsze musimy się trzymać takich sztywnych granic 10 rekordów per stronę, czy tam 20, tylko dobieramy sobie to od kontekstu, tak jak frontend chce, tak jak nasza aplikacja i sterujemy tym tak, żeby ta responsywność dla klienta API była odpowiednia. Okej, okay, to taka ciekawostka. A co, jeśli klient naszego API mówi: Tak, nie ogarniam stronicowania. Nie wiem, jaki ID mam wybrać, co to jest limit offset, czy ja muszę przekazać jakiś parametr sortowania. No fajnie, że jest ten swagger, ale troszkę za mało. Dokumentacja, wiadomo, kuleje. My możemy powiedzieć: Słuchaj, jestem super API na sterydach, ja ci wszystko dostarczę w response. Na przykład w ten sposób jest. Dorzucona do odpowiedzi, do, do body, do json taki kawałek metadanych, który mówi o stronicowaniu. Na której stronie jesteś, ile jest maksymalnie stron, czy możesz się iść do przodu, czy możesz się cofnąć. Jak takie coś zrealizować? A jeszcze tylko powiem, że frontend będzie dziękował za takie coś, bo to są taniej gotowe dane, które mogą podstawić sobie do kontrolki tej, właśnie do stronicowania. No wszystko jest tutaj już wyliczone, oni niczym się nie muszą martwić. Więc. Nagłówek naszej metody tu niewiele się zmienia. Dochodzi coś takiego jak spaget query list, metoda rozszerzająca na kontekście tutaj invoice, to jest kontekst danych z entity frameworka, jakiś wygenerowany. I jeszcze tutaj następuje już po pobraniu wyników z bazy spaget metoda rozszerzająca, którą zaraz pokażę, co ona tam w ogóle w środku robi. Na początek ta pierwsza, paget query list. Więc, więc jej zadaniem jest tak naprawdę zrobienie dwóch rzeczy. Pierwsza to pobranie ile w ogóle jest rekordów w danej tabeli. Druga rzecz wykonanie tego stronicowania skip take. Wszystko to co mieliśmy wcześniej. Następnie utworzenie takiego obiektu paging info, który będzie zawierał te metadane, a opakowanie w jakiegoś tupla i zwracamy. Jak wygląda paging info? No, paging info to jest po prostu zwykła klasa taka POKO, która ma kilka właściwości. Właśnie to, co widzieliście w tej odpowiedzi JSON-a I w konstruktorze nie robi nic więcej oprócz przypisania i jakiegoś prostego wyliczenia, na której stronie jesteś i ile maksymalnie jest stron. To wszystko opakowuje w taki page Results. I to jest cała magia, która powoduje, że właśnie dostajecie coś takiego. No dobra, ktoś mógł powiedzieć, słuchaj, ale po co w ogóle yy, takiej śmieci wrzucać do do body, do odpowiedzi, w ogóle z API. Fajnie, że to jest, ale ja bym wolał suche dane, nie? Mi to interesują tylko rzeczy związane z fakturami. OK, no to możesz powiedzieć, przerzucam to do nagłówka, tworzę nagłówek Xpagination i tam te metadane serializuję o stronicowaniu. Będziesz chciał to wykorzystać, to weźmiesz sobie to, nie będziesz to, to spoko, zawsze tam będzie czekać na ciebie. I alternatywnie, pozwólcie, że wezmę łyczka, można by zastosować jeszcze inne podejścia, takie powiedziałbym bardziej pro. Pewnie z Was, część z Was kojarzy coś takiego jak Hypermedia is the engine of the application state, które rozszerza nam w ogóle api, powoduje, że się staje bardziej wykrywalne, łatwe w eksploracji. To my sterujemy stanem aplikacji i URL-ami, ściągamy z klienta taki ciężar budowania URL-u, takiego szablonowania. I właśnie możemy dorzucić takie linki do naszej odpowiedzi, i klient będzie chciał wejść na następną stronę. Weźmy sobie link o nazwie Next, tylko to wykona takie żądanie naszego API i niczym się nie musi przejmować, żadnym obliczaniem, parametrami itd. Jak takie coś osiągnąć? Najprostsza słuchajcie, postać tutaj, co możecie zrobić. Stworzyłem klasę Link Paget Result Wrapper, która nic innego nie robi jak Znowu weźmie te nasze rekordy pobrane z bazy danych, ten paging info, coś, co mieliśmy wcześniej, i dorzuci do tego linki tutaj, w tym miejscu. A jak taki wrapper wygląda? No, prosta klasa generyczna, rozszerzająca ten paget result, który był wcześniej pokazany, dodaje linki. A link to jest moja już klasa, bardzo prosta, trzy właściwości, ich referral i typ metody. Okej, okay, a jak takie linki zbudować? No tutaj można wykorzystać właśnie coś, co mam w dotnet Core, w przestrzeni root jest taka, przepraszam, klasa link generator, która ma metody getURE by Action, i w ten sposób możemy zbudować sobie trzy linki. Ja tutaj tylko weryfikuję, czy jest następna strona. Jeśli tak, to dodaję taki link i to wszystko. Jeśli ktoś patrzy na ten kod i wychwycił błąd, to ma ode mnie małą nagrodę, pięciominutową konsultację, offset. Zobaczcie, to jest błąd, bo wszędzie przekazuje w tych linkach ten sam offset. No a jeśli chce iść do przodu albo się cofnąć do tyłu, to powinien odpowiednio dodać lub odjąć ten, ten offset. Więc tutaj na tym slajdzie zauważyłem mały błąd. Podsumowując, stronicowanie pozwala oszczędzić zasoby. Jest stosunkowo proste w implementacji, bo my tak naprawdę wykorzystujemy dobrodziejstwa bazy danych. Uważamy na offset. Przy dużych zbiorach danych, szczególnie i jeśli to możliwe, to pomagamy naszym, naszym klientom naszego API w odkrywaniu tych zasobów, właśnie dostarczając te linki, chociażby na podstawie tych hypermedia, czy dodając w nagłówku ten paging info. I to jest tyle, jeśli chodzi o stronicowanie. Przejdźmy teraz do sortowania. Operacja, bym powiedział, również. Prosta, ale no, trzeba troszkę tam pokombinować. Pokażę teraz kilka konwencji. Pierwsza to jest taka, która z góry definiuje. Słuchaj, jest parametr sort by, ale możesz tam przekazać określoną ilość pól, a bardziej jedno pole z wybranego jakiegoś zbioru, na którym my zezwalamy. No, oczywiście trzeba by to jakoś udokumentować. I jak to wygląda? Tak naprawdę dodana jest kolejna metoda rozszerzająca Apply Sort, która nakłada to sortowanie na nasz contact invoice. I jeśli ja tutaj przekazałem ciąg znaków Sort by z nazwą pola, to trzeba to zamienić na Expression. No i tutaj można się pokusić w bardzo prostej postaci na taką troszkę ifologię z pattern matchingiem. Czyli biorę to pole i takiego switcha robię pattern matching, jeśli było total. No to total i tak dalej, i tak dalej. No może nie jest to super fajne, elastyczne podejście. Wiemy, że tutaj pakujemy się trochę na minę, jeśli byśmy chcieli 10 pól udostępnić do sortowania i jeszcze nie mamy kierunku określonego, więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, OK, może na chwilę obecną jest to wystarczające. Klienci są zadowoleni, bo mogą sobie coś tam sortować po, po naszej stronie, ale no mówię, takie trzeba by było rozważyć, czy to jest dobre podejście dla Was. Jeśli chodzi o ten kierunek sortowania, jego określenie, to tutaj jest kilka konwencji. Pierwsza to jest taka, że dajemy nazwę pola, spacja i kierunek, ascending/descending jest jakieś podejście z kropkami, czy też takie bardziej funkcyjne wywołanie, lub rozbicie po prostu na dwa osobne parametry. Pierwsze to pole, drugie to kierunek sortowania. Dobrze, a co jeśli chcielibyśmy być jeszcze bardziej elastyczni i powiedzieć, możemy przekazać cztery pola do sortowania i jeszcze dla każdego z nich określać kierunek. Jak to zrobić? No to powiem Wam, że tutaj możemy użyć czegoś takiego jak dynamic linku. Ja do niedawna jeszcze tej paczki w ogóle nie kojarzyłem, bo nie miałem potrzeby jej kojarzenia, ale ona jakby miał spłycić jej działanie, bierze jakiś ciąg znaków i zamienia to na jakieś wyrażenie, Linku. więc daje nam taki trochę interfejs można powiedzieć programistyczny za pomocą deklarowania w postaci stringa wyrażenia i to bardzo fajnie działa bo tak naprawdę my deklarujemy parametr sort by przekazujemy nazwy kolumn określamy kierunek i cała magia zadzieje się w tej bibliotece a no jak zmieniłem parametr w metodzie apply sort na sort by query string, no bo to tu nie jest jakieś pole tylko to jest jakieś query, właśnie jakieś zapytanie. Tutaj w tym miejscu robię prostą walidację i ta paczka dodaje właśnie metody rozszerzające. Zobaczcie o tej samej nazwie order by, która przyjmuje taki query string i tam w środku zadzieje się cała magia z budowaniem tego wyrażenia do order by. Dodatkowo ja tutaj sobie zrobiłem jakiś domyślny mm, konfigurator parsowania, bo nie lubię case sensitive, więc przestawiam flagę na false niech ktoś sobie pisze camel Case, pascal Case'em. ja nie chcę się tym zajmować Jest tu jeden haczyk podczas pracy z tej biblioteką e, zauważyłem, że nie radzi sobie e, z polami, które nie istnieją. To znaczy jak ktoś przekaże tutaj jakieś e, pole nieistniejące, to dostajemy takiego hamskiego exception w runtime. Ie. No to dobrze by było zamienić go może na jakiś pet i powiedzieć e, sorry to nie tak, że nasza Platforma, nasze API się wywaliło, tylko to Ty nam po prostu coś tutaj przekazałeś, co nie jesteśmy w stanie obsłużyć, bo nie ma takiego pola na naszej NC. Podsumowując, ten etap sortowania, jeśli wybierzemy to podejście pól określonych z góry, czyli powiemy, że możesz sortować po czterech polach, no to pchamy się tu trochę w taką ifologię. Może jest to wystarczające i, i okej, okay, nie trzeba iść dalej, pisać jakiegoś generycznego mechanizmu. I jeśli zwracamy te linki, coś co było wcześniej, to pamiętajmy też o tych parametrach sortowania. Czyli nie tylko offset, limit, tylko również ten kierunek sortowania. Trzeba by było to tam uzupełnić. I teraz czas na Data Shape. Data Shape to nic innego jak modelowanie, okrajanie danych. Coś bym powiedział równie bardzo fajnego. Często to, to chyba w ogóle jest taka y, umiejętność, właśnie też gra w QL-a, że my pobieramy sobie to, co chcemy, że nie, nie jesteśmy skazani na to, że skoro encja invoice zawiera, nie wiem, 15 pól, to my za każdym razem będziemy te 15 pól dostawać. Może mnie interesuje tylko jakaś wybrana część nagłówka ID, data utworzenia i kwota y, tej faktury, więc po co mi adres, po co mi jakieś inne informacje? chcę po prostu mieć ładny kawałeczek mały json Jak to ogarnąć? No słuchajcie, jest to w ogóle tak out of the box dostępne w Entity Frameworku i w Linku, bo to stoi na przeszkodzie, żeby po prostu wprost powiedzieć, że jakieś zapytanie do naszego API, Zmieniam troszkę tutaj endpoint, dodajemy coś takiego właśnie jak common queries i mówimy, hej, invoice, daj mi tylko nagłówki, i my tak na hama trochę definiujemy taki anonimowy obiekt. Nie mam tutaj zdefiniowanego DTO, że pobieram te trzy pola. Okej, okay. no, temat załatwiony. No, nie ma jakiejś elastyczności. Klient dalej nie ma wpływu na to, które pola wybiera, ale możemy mu w ten sposób jakoś udostępniać takie właśnie mniejsze porcje danych. A jeśli chodzi o te common queries, to common queries to jest coś... Takiego, że nasze API, oprócz tego, że jest jakieś ściśle restowe, czyli ma operacje get, pod, post, put, delete, dodajemy takie zapytania, które często nasi klienci wykonują. No możemy na przykład, nie wiem, zmonitorować nasze API i stwierdzić: hej, kurczę, zauważyłem, że nie wiem, większość requestów to jest zapytanie właśnie o jakiś nagłówek, ktoś jakieś podsumowania robi. To po co ludzie mają rzeźbić po naszym API i gdzieś tam u siebie wpakować w logikę? Tylko zróbmy my to dla nich po naszej stronie. Dodajmy to jakoś właśnie w endpointzie, nazwijmy to jakoś Total by Customer na przykład. I wszyscy są zadowoleni. Oni zmniejszają ilość klienci zapytań na naszego API. My oszczędzamy zasoby, a można powiedzieć wszyscy zadowoleni. Jak to zrealizować? Ano, na przykład tak, że wykonujemy jakieś znowu zapytanie, pobieramy. Te pola, które nas interesują, tutaj następuje jakieś grupowanie, podsumowanie, sortowanie i zwracamy. No, nadal nie jest to elastyczne, ale jest to jakaś odpowiedź na zapotrzebowanie klientów naszego API. No dobra, ale już ta elastyczność tutaj pewnie każdy by chciał. No, pokaż jak wybierać te pola, które ja rzeczywiście chcę, jak to umożliwić. No, zaczniemy od tego, że dodajmy parametr. Fields, który będzie nam przechowywał listę pól oddzieloną w tym przypadku przecinkiem, którą my chcemy pobrać z naszego API. I tutaj, zanim wpadniemy w szał implementacji, jak to wykonać, musimy pochylić się nad kilkoma rzeczami. Mianowicie takimi. Czy parametr fields jest obligatoryjny? Czy my rzeczywiście go wymagamy. A co w przypadku, gdy ktoś go nie poda, czy może rzucić bad requestem, albo na przykład za klienta pomyśleć: OK, skoro go nie przekazałeś, to ja mam taki domyślny zestaw pól, 3-4 wybrałem z tej NC Invoice, które będę zwracał. Więc wtedy, jeśli ktoś tak głupio, bardzo bombarduje naszą końcówkę, naszego API i nie przekazuje tego parametru, to nie zwracajmy mu wszystkiego, tylko domyślnie już mu okrojmy jakoś ten nasz zestaw danych, tą naszą. Do jakiegoś małego DTO. Drugi temat to właśnie to, czy jesteśmy case sensitive, insensitive, czy jak ktoś tu będzie pisał właśnie Camel Case, Pascal Case, a może Snow jakiś Case, czy jakiś Snake, przepraszam, Case. Czy my sobie z tym radzimy, czy to wspieramy? No i pytanie, co z błędnymi nazwami? Jeśli ktoś poda pole, które nie istnieje, to znowu, czy to jest bad request, czy w ogóle po cichu je usuwamy. I sprawa jest czysta. Zwracamy to, co tam reszta jakby się zgadza. Ok. Spójrzmy, jak to można tutaj zaimplementować. Więc dodałem metodę rozszerzającą na kontekście SELECT members, która otrzymuje tutaj nic innego, jak taki field selector. Zaraz pokażę, jak ta klasa wygląda. Więc widzimy, że tu będzie budowane jakieś wyrażenie zrozumiałe dla ORMa i zrozumiałe. W ten sposób też dla bazy danych. Przypominam, że my chcemy przesuwać wszystkie operacje tego data shippingu na stronę bazy danych, a nie że w pamięci gdzieś to tam sobie e, kroimy. OK, spójrzmy na invoice field selector. E, dosyć taka, mógłbym powiedzieć, już nie mała klasa. Zacznijmy od góry. Co tu jest? Jest e, kilka właściwości. E, mamy kolekcję pool. Mamy taką flagę, czy wybieramy wszystkie pola, więc, zdradzam, można na przykład podstawić gwiazdkę. Ok, zwróć mi wszystko. I tutaj jest ten parametr fields, jako właśnie taki string oddzielony przecinkiem. I taka fajna funkcjonalność, o której warto pomyśleć zawczasu, to zdefiniować ignorowane pola. Ja miałem taki przypadek w aktualnym projekcie, że jedno pole było bardzo ciężkie. I bardzo cholernie ciężko się serializowało. Nie było sensu go wypychać na, przez nasze API. Oczywiście tu można zastosować jakieś podejście typu flaga JSON, ignor na właściwości, gdzieś to kroić w naszym DTO, ale no, można już to zrobić po stronie bazy danych, czyli w ogóle z bazy danych tego pola nie pobierać, a nie, że takie ciężkie pole weźmiemy, a potem gdzieś w procesie obróbki tych danych już po naszej stronie, kiedy mamy je już u siebie w pamięci procesu, dopiero będziemy je usuwać. No trochę bez sens. My tutaj redukujemy te, te koszty i zasoby. Następnie jest konstruktor. W konstruktorze tu się niewiele dzieje, oprócz tego, że jeśli przyszło puste ten to pole fields, to podstawiamy jakąś domyślną kolekcję, w przeciwnym wypadku taki typowy split po delimiterze, wywalamy z tego zestawu pola ignorowane, i zamieniamy to na tablicę z nazwami pól. Tak wygląda deklaracja domyślnych pól. Ja zdecydowałem się w tym przypadku na zwracanie zawsze trzech pól. OK. Metoda Select members, metoda generyczna, która jeszcze pracuje na Label, co wskazuje na to, że my jesteśmy jeszcze po stronie bazy danych i przyjmuje nazwy tych pól. I tutaj. Schodzimy troszkę głębiej, zaczyna się mała magia, bo wchodzimy w refleksję. Więc co trzeba zrobić, żeby taki ciąg znaków zamienić na odpowiednie zapytanie SQLowe? Więc w pierwszym etapie ja wykonuję coś takiego, że na typie tym moich danych, na tej NCI, pobieram właściwości i robię właśnie jeszcze takiego intersekta. To jest taki, um, można powiedzieć, zabezpieczenie przed wyjątkami. Gdyby jednak tutaj ktoś za dużo dodał rzeczy, no to ja nie chciałbym takiego mieć twardego exception związanego z refleksją, tylko dla bezpieczeństwa po prostu biorę to, co się zgadza z tymi właściwościami. I następnie buduję expression. Expression, takie typowe wyrażenie w runtime jest budowane. Tutaj wytłumaczę tak, co się dzieje. Więc dzieje się coś takiego. To będzie parametr, nazwa parametru. W pierwszym etapie buduję dostęp do pola, tak zwany member expression. W następnym etapie tutaj już robię taki operację bind, która jest takim member assignment, czyli przypisaniem danej właściwości. W kolejnym etapie, już jak mam ten binding zbudowany, inicjuje nowy obiekt wraz z jego właściwościami. I w ostatnim jest zbudowana lambda. Która na podstawie właśnie tego body buduje nam selektor, czyli tak naprawdę klauzulę SELECT. I to jest całkowicie jakby takie dynamiczne podejście, czyli nie ma tutaj żadnego hardkodowania, jest garść refleksji, jest trochę szczypta expression, i my tak w runtime budujemy to, co chcemy rzeczywiście wyciągnąć z tej naszej bazy danych. No i uwaga, efekt. A, no taki. Więc kurczę, no tak to okrajanie nie do końca zadziałało i połowiczny sukces. Znaczy się tak. E, widzimy, że część właściwości ma dobrą wartość, ale część w ogóle nie wiadomo po co tu jest jakiś śmietnik. Więc e, co się stało? No my jesteśmy dalej na typie invoice. E, OK, pobraliśmy powiedzmy trzy kolumny z bazy danych. Te domyślne, te trzy pierwsze, a te po prostu nie zostały zainicjowane żadnymi wartościami, ale w modelu dalej są zwracane przez api. Więc co tu trzeba zrobić? Trzeba zrobić ostateczne rzeźbienie. Trzeba to jeszcze okroić. W jaki sposób? Jesteśmy już po tym etapie. Mamy te, ten invoice w naszej pamięci. Pobraliśmy tylko to, co chcemy, ale tam jeszcze mamy za dużo właściwości i tutaj robimy tak zwany shape data i co to jest ten shape data to jest metoda na interfejsie moim interfejsie i invoice data jakiś tam generycznym który przyjmuje już taki i Enumerable, czyli coś co już przyszło z bazy danych już jest zmaterializowane ma dostęp do tych field selector i zaczyna okrawanie zaczyna to tam wszystko przemielać. tak to wygląda mniej więcej w całości a teraz rozbijmy to na kawałki co ten shaper Robi. W pierwszym etapie pobiera wymagane właściwości, znowu jest trochę refleksji i następnie fetch data, czyli takie przepisanie tych wartości na nasz, już jakiś obiekt docelowy, który będziemy wyrzucać. Może niektórzy z was już wychwycili, co tu się dzieje. Zobaczcie, że wyszedłem już z takiego silnego typu obiektu invoice na Expando Object. Coś, co mamy w dotnecie dostępne. To jest kurczę, najlepszy obiekt taki worek. Tam po prostu możemy wpakować wszystko typu klucz e, wartość. Więc tutaj przechodzę na Expando Object, po to albo może dlatego, że ja nie wiem, jakie e, e, ktoś chce pola. Ja nie mogę się trzymać sztywnych DTO, więc muszę trochę taki być już bardzo elastyczny e, na tym etapie. Pobranie właściwości. Znowu mamy tutaj trochę i y, y, y refleksji, może nie, ale mamy ten field selector. No, jest ten kawałek refleksji, no bo mamy te properties pobrane z tego mojego typu, y, który przekazałem y, do tego shapera. No, i trzeba to tam znowu się pomaczować. Nie lubię trochę tego kawałka. Tu jest miejsce chyba do optymalizacji, no bo już tam wcześniej znowu brałem te properties, tu pobieram ponownie. Y, można by to pewnie troszkę zoptymalizować. I następnie. Pobieram, czy pobieram, no mając te, te, te właściwości, mając tą encję, po prostu muszę zbudować ten Expando Object. I to jest cała magia. Tutaj nic więcej się e, nie dzieje. Efekt y, jest taki jak na załączonym GIFie. To jest Postman. Tutaj widzicie, że przełączę się na wskaźnik. Pobieram Customer ID, zwracany jest Customer ID. Dorzucam pole nieistniejące. Obsługuję to w sposób cichy, nie rzucam żadnego bad requesta, poprawiam nazwy pola, dołączane jest customer ID, dorzucam datę i jest invoice date, czyli dostaję dokładnie to, co chce. Kilka uwag na koniec. W tym, słuchajcie, całym podejściu do stronicowania, do filtrowania, filtrowania właśnie dzisiaj nie było, bo nie było na to czasu, to jest zbyt duży e, zakres, żeby się tu zmieścić. E, nie zapominajmy o tym, że My nie chcemy tak naprawdę poprzez nasz interfejs do naszego API dać interfejsu do bazy danych. No, to chyba nie jest to miejsce. My chcemy dać taką pewnego rodzaju namiastkę, która pozwoli nam na lepszą pracę naszym klientom z tym naszym API. Po naszej stronie chcemy trochę tutaj okroić te zasoby, więc to jest punkt pierwszy. API Interfejs to nie jest interfejs do bazy danych. Zacznij od prostych implementacji. I utrzymanie takich rzeczy, nie iść może od razu w jakieś mechanizmy, właśnie takie generyczne, refleksja i tak dalej. Może wystarczy ci to podejście nawet z góry określonymi polami, tak żebyś właśnie nie wpadł nie wiadomo, jakie mechanizmy ciężkie do zrozumienia, w, na przykład dla pozostałych członków zespołu. Spójność i konwencja. Jeśli przyjmiesz jakąś konwencję, w jaki sposób nazywasz parametry, w jaki sposób przekazujesz to filtrowanie, warunki. Trzymaj się tego na, w całym projekcie, we wszystkich endpointach, żeby nie doprowadzać do takiego niezrozumienia, bo klient, czyli deweloper, to wiadomo, jak jest z deweloperami. No szczęśliwy deweloper to mniej upierdliwy deweloper i my nie chcemy mieć takich sytuacji, że ktoś będzie ci co chwilę do ciebie pingował, ej, słuchaj, a jak to obsłużyć, jak to obsłużyć? Więc dokumentacja, przykłady użycia, jak korzystać z naszego API, jakie są konwencje, a to wszystko przecież prowadzi do zadowolenia z waszego produktu. Słuchajcie, to wszystko, co chciałem wam przekazać. Dziękuję bardzo. Jeszcze dla przypomnienia, ja nazywam się Grzegorz Kotwis. Znajdziecie mnie w różnych sieciach społecznościowych. Chyba pod Kotwicz, bardzo unikalna nazwa. Jak ktoś by chciał, zapraszam, można do mnie napisać maila. Nie gryzę, chętnie porozmawiajmy. A dla tych, którzy lubią podcasty, zapraszam do podcastu Dev Session od programisty. Znajdziecie mnie na Spotify, na Google Podcast, w wielu, wielu miejscach. Dzięki Ci jeszcze raz za Twoją obecność. Oddaję głos do studia.